wszystko mamy na miejscu, bez kopania, bez wchodzenia pod ziemię. To jest właśnie ewenement. Możemy być z tego dumni, że naukowcy w Paryżu w 1975 roku zapisali, że Kielce i najbliższa okolica to największe muzeum geologii pod gołym niebem. To jedno z wielu zdań na temat Kielc i regionu wypowiedzianych przez Jerzego Kapuścińskiego, przewodnika świętokrzyskiego, społecznika, wielkiego miłośnika kielecczyzny. Zmarł 6 października 2011 roku. Jego pamięci poświęcone zostało głośne czytanie nocą, które odbyło się w antykwariacie naukowym imienia Andrzeja Metzgera. 3 lub 4 lata temu staliśmy tu razem z panem Jerzy i organizowaliśmy taki właśnie wieczór jak ten. Na temat opowieści przewodników świętokrzyskich, czyli z plecakiem do Baby Jaki. No, miał to być tryptyk, to znaczy miał być cykl 3 takich spotkań. Odbył się tylko jeden wieczór. Później się okoliczności tak ułożyły, że już nie mogliśmy tego zrobić zgodnie z pierwotnym zamysłem, ale uznałem, że nie jest to powód, żeby z tego całkiem zrezygnować. I dlatego stoję tutaj, stoimy obaj. On jako główna postać tego wieczoru i bohater tego spotkania, no i ja jako organizator, czyli człowiek od czarnej roboty. O zmarłym niedawno znakomitym regionaliście opowiadali i przypominali tekst jego autorstwa przewodnicy świętokrzyscy, ci, którzy z nim pracowali, przyjaciele. Jurek był przede wszystkim ambasadorem naszego regionu. Ja nie znam osoby, która nie pełniłaby jakiejś funkcji politycznej, czyli nazwiska byśmy jej nie znali, ale nie znalibyśmy jej osobiście. Nie znam takiej osoby, która byłaby rozpoznawalna tak bardzo właśnie jak Jurek w całym regionie i przez tak wielu mieszkańców, że właściwie chyba nie ma nikogo, kto by się z Jurkiem nie zetknął. Uważam, że to był ktoś, kto w tym zawodzie urodził się jak gdyby z taką pasją i ją kontynuował i w tym zawodzie przewodnika oddawał się całym sobą, a jednocześnie potrafił zainteresować tym krajoznawcem, tą miłością do regionalizmu, te najmniejsze dzieci i tych najstarszych, a jednocześnie niesamowita miłość do przyrody. Był niewątpliwie mentorem, nauczycielem, człowiekiem, od którego po raz pierwszy dowiedziałem się czegoś o tej ziemi i już wtedy wciągnęło mnie to. Wiedziałem, że to będzie moje hobby, a oprócz tego był moim przyjacielem i z wzajemnością, z ogromną wzajemnością. Na sąsiedniej ulicy pada mroczno ochrona. Mieliśmy ten zaszczyt i ten honor, że tato woził nas po całej Kieleczyźnie i to, co robił z taką wielką pasją, przekazywał również i w rodzinie. Myślę, że mieliśmy ten ogromny zaszczyt, że mogliśmy nasze imieninowe spotkania przerobić w tak zwane imieninowe wycieczki. Zapraszaliśmy naszych przyjaciół, rodzinę i wszyscy wybieraliśmy się na wielką majową wyprawę. Kumulowaliśmy rodzinne wycieczki poprzez rodzinne imienino urodziny i to było coś, co już od wielu lat towarzyszyło takiej tradycji naszej rodzinnej, czego nam będzie bardzo brakowało. My go kojarzymy z naszym regionem, że był miłośnikiem naszego regionu i że wszystko wiedział o regionie świętokrzyskim. A jeśli tylko ruszylibyśmy się za nasze Opłotki, to by się okazało, że znali Jurka również w Polsce ludzie. Znali ludzie również Jurka za granicą. Jeździł na Ukrainę, jeździł na Litwę, był w Czechach, a więc interesował się krajoznawstwem. I ten region nasz, w którym w pigułce jest tak wiele motywów krajoznawczych, traktował właśnie jako przykład umiłowania ojczyzny. Jurek lubił ludzi, lubił wszystkich ludzi. Nie było człowieka, którego on nie potrafiłby zaakceptować. A jeżeli nawet był jakiś problem, to Jurek nigdy tego po sobie nie pokazał. Zawsze miał tę klasę, dystynkcję. A w tym wszystkim był po prostu bardzo ciepłym, bardzo dobrym, bardzo ludzkim człowiekiem. Ja nie znam nikogo,
kto miałby do Jurka o coś pretensje, byłby z nim w jakimś konflikcie. Jerzy Kapuściński był również harcmistrzem, także był również instruktorem harcerskim i tą pasję krajoznawczą, turystyczną, tą miłość do regionu tutaj również przekazywał. Do ludzi dorosłych i starszych odnosił się per kochaninki, kochana, a do tych najmłodszych, proszę pana, proszę pani, co otwierał naprawdę serca i nawiązywał momentalnie kontakt z tymi najmłodszymi i z tymi najstarszymi. I trudno sobie wyobrazić, że nie będzie właśnie tego, kiedy była córka mała, powiedziała, fajnego staruszka, bo rzeczywiście z tą brodą wyglądał jak święty Mikołaj, i że nie będzie tego fajnego staruszka razem z nami. To jest zawsze trudne i na rajdach myślę, że będziemy zawsze wspominać go jako taką wyjątkową postać. Jurek potrafił przepięknie czarować. Czarował głosem, czarował słowem, czarował swoją wiedzą. Potrafił uwieść każdego sceptyka, każdego niedowiarka i przekonać go do tego, w co wierzył najbardziej, że nie ma ziemi piękniejszej niż ziemia świętokrzyska.